Otwieram obrady 31. sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, która została zwołana na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułu 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, punkt 1 i 2, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystko to jest zawarte w dzienniku ustaw, pozycje wskazane w zaproszeniu na dzisiejszą sesję. Obrady odbędą się w trybie zdalnym przy użyciu systemu Rada i komunikatora Skype. Szanowni radni, w celu stwierdzenia prawomocności obrad przystąpimy do zalogowania się radnych w systemie Rada. Bardzo proszę, wtedy będę mógł stwierdzić, czy obrady są prawomocne. Szanowni radni, w chwili obecnej zalogowało się 16 radnych. Stwierdzam, że obrady są jak najbardziej prawomocne. Witam radnych biorących udział w sesji zdalnej. Oczywiście tutaj chodzi głównie o członków zarządu, Klaudię Zaborowską-Gorzkiewicz oraz Martę Stasiak. Witam was serdecznie. Jest z nami także w systemie zdalnym pani Urszula Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. Witamy panią Urszulę. Witam obecnych na sali konferencyjnej starostwa. Witam wicestarostę Ewę Gładysz. Oczywiście pana starostę możemy tylko pozdrowić. Jest po operacji, odpoczywa. Życzymy zdrowia. Witam, szanowni państwo, członka zarządu Pawła Pomorskiego. I witam radnych Zofię Sójkę, przewodniczącą Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. Witam Mirosława Sójkę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest z nami także radny Bogumił Skorupski. Witam bardzo serdecznie Elżbietę Żaczek, która po złożeniu przed Radą ślubowania zostanie radną Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Nastąpi to niebawem w odpowiednim punkcie sesji. Witam także skarbnika Barbarę Mignatowską, sekretarza Iwonę Walter-Wisiałkowską. Jest z nami pan Jerzy Gęster, mecenas, który będzie czuwał nad obradami, aby przebiegały prawomocnie. Witam także panią dyrektor PCPR, która jest tutaj z nami, Urszulę Użniak. Zgadzam się w tej sprawie, tak, że nie mieliśmy wczoraj możliwości WEP-u, a te snimy na tym od roku. Proszę państwa. Nie, chodzi o to, czy da radę, czy mam. A kto to tak szaleje? No dobrze. Zdarzają się pewne takie chwile. Dobrze jest. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad 31. sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Mam zapytanie, czy ze strony radnych są propozycje do dzisiejszego porządku obrad sesji. Proszę bardzo. Nie widzę, ale tutaj są dwie propozycje. Jedna od zarządu. Chodzi o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o druk numer 9 o treści w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. Jeżeli Wysoka Rada to zaaprobuje, byłby to punkt, proszę państwa, zaraz powiem, byłby to punkt 15 obrad sesji i jest jeszcze jedna propozycja, to jest z mojej strony, aby w punkcie 16 znalazł się projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo wojewody łódzkiego. I byłby to następny punkt. Następne pozostałe wzrosłyby numerycznie. Szanowni państwo, to będziemy teraz próbowali rozszerzyć porządek obrad, oczywiście za zgodą Wysokiej Rady. Bardzo proszę panie inspektor, abyśmy tutaj ten punkt mogli realizować. I pierwszy, proszę państwa, wniosek, aby projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2021 rok, druk nr 9, znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Byłby to punkt 15. Proszę bardzo. Już wynik głosowania nam się wyświetla, nawet wyświetlił, uznajmy go. Aby rozszerzyć porządek obrad o projekt uchwały, musimy mieć bezwzględną większość, jest to 10, mamy tutaj 16 radnych za. Stwierdzam, że porządek obrad o projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. I następny wniosek, proszę Państwa, chodzi o to, aby w porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo wojewody łódzkiego. Bardzo proszę, przystąpmy do głosowania. No jeszcze chwilę, głosowanie trwa. To pani inspektor, uznajmy. Szanowni Państwo, wynik głosowania jest następujący. Za rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej 31 sesji o projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo wojewody łódzkiego opowiedziało się 16 radnych. Wartość bezwzględna została spełniona. Stwierdzam, że te dwa wnioski Wysoka Rada zaakceptowała i porządek mamy już ustalony. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie jest to punkt trzeci, tak? Złożenie ślubowania przez radną Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego panią Elżbietę Żaczek. Za chwileczkę uczyni to pani Elżbieta, ja tylko przypomnę, że ma to związek z postanowieniem numer 2 komisarza wyborczego w Łodzi, który stwierdził, że w miejsce świętej pamięci Elżbiety Ciesielskiej mandat obejmuje pani Elżbieta Żaczek, kandydatka z listy numer 15, Komitet Wyborczy Wyborczy Wspólny Powiat, która w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 roku uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa w objęciu mandatu. W związku z tym pani Ela złoży ślubowanie. Ja bym prosił tu obecnych, abyśmy powstali. Bardzo proszę pani Elu. Halo? Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności oraz interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękujemy. Brawa. Jest bardzo nam miło, że mamy skład Rady uzupełniony o panią Elżbietę. Jeżeli by pani była uprzejma radna, jako radna już teraz przedstawić się w kilku słowach. Dobrze? Proszę bardzo. Proszę usiąść. Dziękuję bardzo za przyjęcie mnie do grona Rady Powiatu.
Tak jak Państwu wiadomo, nazywam się Elżbieta Żaczek, jestem mieszkanką Andrespola. Chciałabym móc z takim pełnym przekonaniem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jestem. I tak naprawdę cieszę się, niemniej jednak sytuacja... Przepraszam, jestem wzruszona. Okoliczności, które doprowadziły do tego, te smutne okoliczności śmierci mojej poprzedniczki, jednak tłumią tę moją radość. Z Elą byłyśmy po imieniu. Była to osoba bardzo... Halo, halo. Była to osoba bardzo charyzmatyczna i poruszała się we wszystkich sprawach tutaj urzędowych i samorządowych. Poruszała się jak ryba w wodzie. Ja miała odpowiednie też doświadczenie i to wiadomo, że z tego wynikało. Ja nie mam doświadczenia w pracy w samorządzie, nie mam również takich kompetencji jak moja szanowna poprzedniczka. Niemniej jednak, skoro tak się złożyło, że tutaj dzisiaj z Państwem jestem, to obiecuję, że postaram się swoją rolę wypełniać najlepiej, jak będę potrafić. Będę rzetelnie przygotowywać się i rzetelnie pracować, wypełniać swoją funkcję. To również Ela zaprosiła mnie w szeregi, bardzo wiele Eli zawdzięczam. Ona zaprosiła mnie w szeregi LGD STER. Również ona zaprosiła mnie do startu w tych wyborach, dzięki czemu tutaj dzisiaj z Państwem jestem. Także mogę tylko powiedzieć, Elu, jeśli nas tutaj dzisiaj widzisz, to chcę Ci podziękować za wszystko i postaram się godnie Ciebie reprezentować, zastępować w jakimś stopniu. Państwa zaś bardzo proszę o wyrozumiałość, ponieważ jako nowicjuszka na pewno będę miała wiele takich pytań, które dla Państwa są, powiedzmy, sprawami oczywistymi. Ja będę się uczyć dopiero wielu rzeczy, ale mam nadzieję, że z Państwa pomocą szybko się wdrożę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Elu. Gratuluję objęcia jeszcze raz mandatu. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do następnego punktu obrad, ta doniosła sytuacja udzieliła się mi także. Ja przepraszam, że nie powitałem tutaj pracowników starostwa. Z całym szacunkiem przepraszam i to czynię teraz. Witam naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Małgorzatę Szelest. Jest z nami także Michał Kotynia, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. Witam pana Zbigniewa Burzyńskiego, naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa. Nie ma? A. To pan Krzysztof mnie nie poinformował, ale dobrze. Witamy pana Krzysztofa, zastępcę pana Zbigniewa. Dobrze. Jest z nami także pani Ewa Redman, naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Witam kierownika referatu promocji i informacji, pana Tobiasza Puchalskiego. Jest z nami oczywiście także pani Magdalena Janowska, inspektor do spraw kontroli. Jeśli kogoś ominąłem, to przepraszam, ale witałem panią naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego, panią Katarzynę Wojtaszek, tak? No to może nie ominąłem nikogo. A jest pan Biliński? Aha, przepraszam. Tak, dobrze, to witam także pana Zbigniewa Bogusława Bilińskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami. I przepraszam, że to mi umknęło, no ale ta sesja jest troszkę wyjątkowa. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu obrad dzisiejszej sesji. Jest to punkt czwarty. Zgłoszenie uwag do protokołu z 30. Przepraszam, sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Sesja była wyłożona do wglądu. Można było tym protokołem się zapoznać. Bardzo proszę, czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma, to przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie starosty z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Tą rolę będzie dzisiaj pełniła wicestarosta Ewa Gładysz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mam Państwo informacje z prac zarządu w okresie międzysesjami. To jest od 29 kwietnia. Do 20 maja. W tym czasie odbyło się 5 takich posiedzeń zarządu i dzisiaj chciałabym jeszcze uzupełnić informację, gdyż w dniu dzisiejszym przed sesją Rady Powiatu odbyło się posiedzenie zarządu, tak naprawdę pierwsza część, którą będziemy kontynuować, druga będzie po sesji i zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024. Zarząd powiatu podjął inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2021
2021 rok dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa windy zewnętrznej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Koluszkach. I zarząd podjął następujące dalsze uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2021 na podstawie zawiadomienia wojewody łódzkiego i w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planu finansowego starostwa powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na bieżący rok na podstawie tegoż zawiadomienia wojewody łódzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram ten punkt. Czy są zapytania związane ze sprawozdaniem starosty z prac w okresie między sesjami? Proszę bardzo. Proszę o zadawanie pytań, jeżeli są. Mariusz Kutynia, dzień dobry. Jeżeli mogę zadać pytanie. Proszę. Proszę, proszę. W sprawozdaniu jest informacja o porozumieniu starosty z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej. Chciałem zapytać, o jakie porozumienie chodzi. Przekażę głos zaraz pani skarbnik. Chodzi tam o przekazanie 20 tysięcy, ale pani skarbnik dokładnie wszystko wytłumaczy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego mamy przeznaczone kwotę 20 tysięcy złotych na tak zwany fundusz wsparcia z przeznaczeniem przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Stąd było zawarte porozumienie z komendantem wojewódzkim z przekazaniem tych środków na fundusz wsparcia. Z funduszu wsparcia potem ponownie dostaniemy je z powrotem na realizację zadania i jeszcze inne środki, bo jeszcze gminy też przekazują na fundusz wsparcia te środki, tak jak było w roku poprzednim. Dziękuję. Proszę o następne pytania. Jeśli nie ma, to zamykamy ten punkt. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. Jest to punkt 6 obrad sesji. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łódzkiego wschodniego za 2020 rok. Szanowni Państwo, Pani Urszula Łużniak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi. Jędrzejczyk, przepraszam, jak ja to odczytałem, przepraszam. Bardzo dobrze przygotowuję zawsze te sprawozdania, kiedy sesje nie były zdalne, była tutaj obecna. Tych materiałów było bardzo dużo, bardzo dobrze przygotowanych, bardzo dobrze omówionych. Teraz mamy trochę sytuację inną. Niemniej jednak bym po prostu chciał podziękować na wstępie za materiał, który został przygotowany. Liczy 39 stron. Niemniej i proszę bardzo o taką skrótową opowieść o tym, co jest, bo być może się nasuną pytania ze strony radnych. Bardzo proszę Panią Urszulę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i zaproszeni goście, witam serdecznie Państwa w Powiatowym Inspektor Sanitarny w Łodzi. Proszę Państwa, no, to jest to, co mówiłam już na komisjach przed sesją, że rok 2020 był wyjątkowy, dlatego że nie wykonaliśmy znaczną część tych zadań statutowych, bo w marcu 2020 roku został ogłoszony stan epidemii. W związku z tym trzeba było wszystkie wysiłki skierować na zwalczanie i zapobieganie epidemii. I zacząć się zajmować tylko i wyłącznie osobami, które uległy zakażeniu SARS-CoV-2 albo SARS-CoV-2, jak Państwo wolą, i osobami, które właśnie dotknięte zostały już po tą chorobą COVID-em. Trzeba było nakładać im izolację, kwarantanny, zwalniać, szukać czasem miejsca do pobytu na kwarantannie czy izolacji. Także wszystkie te wysiłki były skierowane na zwalczanie epidemii i wszystko, co jest się z tym wiąże. Natomiast inne zadania statutowe trzeba było odłożyć niestety na bok. Oczywiście nie wszystko się udało, dlatego że nadzór nad wodą do spożycia musiał być cały czas.
I tutaj w tym temacie mieliśmy takie dosyć trudne sytuacje, jeśli chodzi o, to było w gminie Nowosolna. Musieliśmy, ponieważ jesteśmy, to co mówię Państwu, jesteśmy w takim systemie szybkiego reagowania, żeby wycofać z obrotu jak najszybciej artykuły spożywcze, które są, które nie mają odpowiedniej jakości zdrowotnej, czyli albo na przykład są skażone mikrobiologicznie, albo na przykład jest receptura na tyle zmieniona, że substancji dodatkowych jest ponadnormatywna ilość, albo w przypadku niektórych artykułów spożywczych, takich no tych, że tak powiem, surowców, czyli sałaty, jeśli chodzi o warzywa, owoce, gdzie na przykład jest przekroczenie dopuszczalnej normy, na przykład pestycydów, czy w ogóle obecność pestycydów, więc to trzeba było szybko reagować i wycofywać, więc nie takie te działania oczywiście cały czas przez cały rok trwały. Również bardzo był ograniczony nadzór nad obiektami, czyli zupełnie nie było przeprowadzanych kontroli. Zresztą główny inspektor sanitarny wstrzymał wszystkie kontrole. Poza tym wiele obiektów po prostu zostało pozamykanych. Podmioty lecznicze musiały się przekształcić, musiały również zorganizować sobie triaż, czyli po prostu tak zorganizować przyjęcie pacjentów, żeby można było od razu robić segregację na pacjenta podejrzanego, takiego, którego trzeba było przyjąć. Prawie każdy szpital zorganizował sobie taki oddział obserwacyjny, gdzie był pobierany wymaz PCR i pacjent czekał do wyniku. Dopiero potem, jeżeli wynik wyszedł dodatni, to był na początku epidemii przewożony do szpitala w Zgierzu albo do naszego Biegańskiego. A osoba ujemna zostawała w szpitalu tym, do którego na przykład miała skierowanie. Natomiast jak zaczęła się druga fala, czyli ten przełom października-listopada, gdzie tych zakażeń było bardzo dużo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi odnotowywał nawet i ponad 1000 dziennie takich zakażeń. Powiat Łódzki Wschodni też tu miał swój dosyć duży udział, bo przecież również na przełomie października i listopada były dni, gdzie było po 137 zakażeń dziennie, albo 114, 90, tak w granicach 100, to dla powiatu jest to naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że teraz mamy 2 albo 1 przypadek dziennie, więc to była bardzo duża liczba. To, co wspominałam na komisji, że nawet w pewnym momencie obawiałam się, że powiat Łódzki Wschodni będzie jako czerwona strefa. I będą bardzo surowe obostrzenia, zakazy i nakazy, ale jakoś to się udało i wtedy wprowadzono na terenie całego kraju, prawda? Tylko tam kilka województw wyłączono i bo tak to myślałam naprawdę, że o powiecie łódzkim wschodnim będzie głośno, bo jednak tych zakażeń dziennych było bardzo dużo na taką liczbę mieszkańców, jaka jest w poszczególnej gminie. I tak jak mówiłam, że 2020 rok, no musieliśmy się również i w stacji przeorganizować, tak, żeby można było mieszkańców i tych, którzy byli dotknięci zakażeniem, zadowolić i spełnić wszystkie ich oczekiwania i pomóc w tych codziennych problemach. Dlatego ta ocena stanu sanitarnego no, sprowadza się jednak do tej sytuacji epidemiologicznej, jaka jest związana z COVID-em i na szczęście ona się poprawia. Ja tylko chciałam Państwu powiedzieć, że na koniec roku 2020 było tych zakażeń w powiecie 3074. Mieliśmy 46 zgonów. Zgony dotyczyły tak właściwie prawie porówno, bo 22 kobiety i 24 mężczyzn. Najwięcej zgonów było w wieku, oczywiście w tym październiku i w listopadzie w ubiegłym roku, wtedy kiedy była ta druga fala epidemii. I także 5 zgonów było w październiku, w listopadzie było aż 14, w grudniu było aż 19. I 5 zgonów dotyczyło osób powyżej 60 roku życia, 4 zgony
4 zgony były w wieku 40-49 lat, 3 zgony 50-59 lat. To była taka przewaga jednak osób powyżej 60 roku życia, jeśli chodzi o zgony. Natomiast w tej chwili, w tym roku, proszę Państwa, zaczynają chorować nam młodzi ludzie. No, wynika to pewnie z prostej przyczyny, że mamy dużo ozdrowieńców wśród osób już w takim dojrzałym wieku i mamy też dużą grupę osób zaszczepionych. Nie jest to jakaś taka zawrotna liczba, jeśli chodzi o powiat łódzki wschodni z tymi zaszczepionymi, bo na tą chwilę zaszczepiło się 4700 osób. No, biorąc pod uwagę, że powiat ma tak w granicach około 72 tysięcy mieszkańców, no to nie jest jakaś taka duża liczba. Martwi nas to, że zaczynają w punktach szczepień, to znaczy jest coraz mniej osób. Nie wiem dlaczego, ale no my w tej chwili się skupimy na takiej akcji oświatowej, jakim dobrodziejstwem są szczepienia i jak dzięki szczepieniom możemy wrócić do normalności. Niemniej widzimy, że tutaj też się zaczynają nam pojawiać antyszczepionkowcy, tak jak to jest w przypadku obowiązkowych szczepień ochronnych, w przypadku szczepienia dzieci. Był w tym roku, może tak, że na tą chwilę, do wczoraj, czyli od początku epidemii w powiecie łódzkim wschodnim zachorowało 6635 osób. To jest, czyli jak w ubiegłym roku mieliśmy 3074, to od stycznia teraz do maja, do wczoraj 3500, czyli 3561 osób. Zmarły 40, od początku roku zmarły 42 osoby, 19 kobiet, 23 mężczyzn i znów najwięcej zgonów w wieku powyżej 70 roku życia, czyli 15 zgonów, powyżej 60 roku życia 10, 80-latków mamy 11, 90-latków 2 zgony i 4 zgony w wieku 50 lat. W tej chwili, tak jak mówię, zachorowania się przesunęły na osoby młode. No dlatego, że nieszczepione i widocznie nie chorowały. Zdarzają się, proszę Państwa, i na pewno się z tym spotkacie, że mieliśmy na przykład takie ognisko w tym roku już zarejestrowane w Tuszynku na oddziale rehabilitacji, gdzie tak się złożyło, że niektóre osoby po pierwszej dawce szczepienia zachorowały. Czyli no można różnie do tego podchodzić. Czy kwalifikacja do szczepień, na pewno Państwo wiecie, jest taka, że się wypełnia ankietę. Może nie do końca ten stan zdrowia był odpowiedni na szczepienie. Poza tym mogło dojść również do zachorowania u osób szczepionych po pierwszej dawce, że jeszcze nie zdążyły wytworzyć na tyle odporności, zbudować na taką ilość przeciwciał, która by chroniła, ale na pewno z tym się spotkaliście i się spotkacie, że niektóre osoby zaszczepione chorują. Więc dalej ja tutaj bardzo apeluję o rozwagę. Pojawiły nam się na terenie już województwa łódzkiego nowe warianty wirusa. Mamy już wirusa, wariant brazylijski. Teraz 80% zachorowań, które mamy, jest ich zdecydowanie mniej, tak? Ale to jest zdecydowanie 80% ten wariant brytyjski. Proszę Państwa, bo nie wiem, czy mogę się, że tak powiem, rozkręcać dalej i opowiadać, czy po prostu może w tej chwili pytania. Ja mam propozycję, Pani Urszulo, może pytania, bo to są tematy dość szczególne, a zobaczymy. Jakby w razie pytań nie było, no to Pani jeszcze coś tam dopowiedziała. Także na tą chwilę dziękujemy. Prosimy o zadawanie pytań. Bardzo proszę. No nie ma zapytań, to jeszcze może kilka minut, Pani Urszulo. Bardzo proszę. Czy Pani Urszula nas słyszy?
Słychać mnie teraz? No teraz słychać. To może jeszcze kilka minut, parę słów. Proszę. Przewodniczący mówił, to ja chyba wyłączyłam mikrofon. No chyba tak. No dobrze. Kilka słów, dlatego że zapytań nie ma, to mamy trochę więcej czasu. Bardzo proszę. No nie wiem, no ja bym tylko może jeszcze chciała tylko tak zakończyć, bo już nie chcę wracać do początku epidemii, jak to się wszystko zaczęło, jak to musieliśmy się przeorganizować. Już do tego nie będziemy, bo ten rok, tak jak wspomniałam, był zupełnie inny. Mnie tylko pozostaje naprawdę apelować do Państwa, że wprawdzie ten wskaźnik reprodukcji jest już poniżej 1, czyli można powiedzieć, że epidemia ustępuje i że rząd rozważa, żeby właśnie odwołać już epidemię. Wiemy, że tydzień, właściwie po tygodniu jest już poluzowanie troszkę tej gospodarki. Być może, że od 29 ruszy gastronomia. Jeszcze w pewnych ograniczeniach, ale może ruszy. Ale jak już wspomniałam o tej gastronomii, to Państwo słyszeli. Bo z jednej strony na początku epidemii wszyscy doceniali pracę inspekcji sanitarnej, no bo wydawanie decyzji, które były równoznaczne ze zwolnieniami lekarskimi, znajdowanie ludziom niejednokrotnie lokum, bo nie mieli się gdzie podziać na kwarantannie czy na izolacji, no i pomaganie we wszystkich, a to żeby zorganizować ją karetkę wymazową i we wszystkich takich problemach, które były związane na przykład w rodzinie z zakażeniem. Ale w pewnym momencie Państwo wiecie, że pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów o zakazach, nakazach i obostrzeniach. No i tutaj niestety są wymienione służby w tym rozporządzeniu. Jest również inspekcja sanitarna, jest straż pożarna, jest straż graniczna, jest policja, przede wszystkim i my, gdzie służby, które zostały zobligowane do jakby respektowania tego rozporządzenia. No i wiecie doskonale Państwo, że niektórzy przedsiębiorcy nie chcieli się zastosować, zwłaszcza teraz, już w tym roku, do tych zakazów, nakazów. I mieliśmy, tak jak w ubiegłym roku, prawie 46 decyzji zostało nałożonych raczej na osoby fizyczne, które łamały obowiązek kwarantanny i izolacji i opuszczały na przykład swoje miejsce zamieszkania czy pobytu w czasie kwarantanny. Nie chcieli się pogodzić z tym, że są objęci kwarantanną i opuszczali. A przecież dobrze Państwo wiecie, że policja była również zobligowana, żeby te kwarantanny sprawdzać. Miała dostęp do takiego systemu elektronicznego, który w połowie roku powstał, który nam bardzo ułatwił pracę, bo nie trzeba było już wydawać papierowych decyzji, tylko wystarczyło wpisać taką osobę do systemu EWP i już do tego systemu ma również dostęp i policja, i ZUS. I to był ZUS już widział, kto jest objęty jakby tym zwolnieniem lekarskim, kto jest na kwarantannie i przekazywał tą informację przez e-płatnika do danego zakładu pracy. To bardzo oczywiście, to bardzo, bardzo nam to pomogło i ułatwiło pracę i ta nasza praca była bardziej efektywna i wszystko, nawet przy takiej ilości zakażeń, jaka miała miejsce w marcu, gdzie była ta trzecia fala, to dawaliśmy radę i nie było zaległości. Natomiast z tym rozporządzeniem o zakazach, no na przykład, no nie chciały się podporządkować siłownie, no na przykład. I to jest taka bardzo ważna rzecz. Jest w rozporządzeniu o zakazach i nakazach jest parę wyłączeń. Kogo na przykład nie obowiązują zakazy? Że siłownia może być otwarta, jeżeli na przykład ćwiczą w niej zawodnicy kadry narodowej. No więc Polak jest taką osobą, która zawsze coś wymyśli i jest taki związek przeciągania liny. To jest dyscyplina olimpijska i takie jest zastrzeżenie właśnie, że musi być to dyscyplina olimpijska. Wprawdzie ona w tej chwili jest zawieszona, ale jest. I po prostu zaczęto, osoby, które chciały korzystać z siłowni, zaopatrywały się w licencję zawodnika narodowego, reprezentacji narodowej w przeciąganiu liny i to było zgodnie z przepisami. Dlatego niektórzy się bardzo dziwili, dlaczego siłownie są otwarte, no ale jeżeli w tej siłowni byli pracownicy, którzy mieli taką licencję, to, że tak powiem, było to zgodnie z prawem.
Gorzej wyglądała sytuacja, gorzej sytuacja wygląda jednak z gastronomią, bo niektóre hotele, niektóre restauracje na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, też jeden hotel, nie chciał się zastosować i organizował również imprezy. No i jeden wniosek o ukaranie dla takiego hotelu w tym roku już jest wszczęte postępowanie administracyjne. Także i tutaj od momentu, kiedy zaczęto niestety egzekwować od nas właśnie, czy respektowane jest to prawo o zakazach, nakazach, no to wtedy inspekcja sanitarna była ta niedobra. Przedsiębiorcy, no wiele się ukazało hejtu, nienawiści w stosunku do naszej pracy, więc już zapomniano o tym, co na początku epidemii, ile dobrego zrobiliśmy, tylko w tej chwili że ścigamy przedsiębiorców. No nie jest to tak do końca, że ścigamy, bo ci przedsiębiorcy o tym nie wiedzą, że my mamy co robić i nikogo nie ścigamy i nie są na celowniku, tylko po prostu jeden przedsiębiorca skarży na drugiego. Najwięcej informacji jest właśnie stąd, że jeden zadzwoni, powie, dlaczego ja mam być zamknięty, a ten jest otwarty. Dzisiaj organizuję to, tyle i tyle osób. Niestety, albo na przykład tak jak tutaj w Łodzi, jak można nie zareagować, jeżeli okoliczni mieszkańcy dzwonią i mówią, że jest nocna dyskoteka na 130 osób, ludzie pijani, bez masek, bawią się. Więc wiadomo, że w takiej sytuacji trzeba reagować i niestety wyciągać konsekwencje prawne i finansowe od takich przedsiębiorców. Tak? No być może, że to już lada moment się, że jeszcze ten tydzień gastronomia ruszy, oczywiście w ograniczonej formie. Nie wiem, jak będzie z dyskotekami. Tego jeszcze nie wiem, bo na razie się o dyskotekach nie mówi, ale na pewno idziemy jakby no, w tym kierunku poluzowania tej przedsiębiorczości. Pani inspektor, co bym mogła to może powiedzieć? Dziękujemy na tą chwilę. Może nie chwilę pani poczeka, może na tą chwilę jakieś pytania się nasunęły od radnych. Dobrze? Ja jestem cały czas. Dobrze, ja bardzo proszę, czy są zapytania do pani inspektor? Proszę bardzo. No nie ma zapytań. Dziękujemy bardzo pani Urszuli Jędrzejczyk za przygotowanie materiału, za przedstawienie tego materiału, za przekazanie bardzo ważnych informacji. Dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy, a my jako Rada, pani inspektor, musimy to sprawozdanie zaakceptować poprzez głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok? Bardzo proszę. Głosowanie trwa. Szanowni Państwo, wynik głosowania jest następujący. 18 radnych opowiedziało się za, głosów przeciwnych, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdanie przyjęła. I dziękuję bardzo radnym. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. To ja mogę się pożegnać. Tak jest. Dziękujemy jeszcze raz Pani Ulu. Dziękujemy pięknie. Opuścić tak? Dziękuję uprzejmie. To ja dziękuję. Do swoich obowiązków. Oczywiście. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Punkt 7 obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Szanowni radni, Wysoka Rado, mając teraz już na względzie to, że pani Elżbieta złożyła ślubowanie, jest pełnoprawnym radnym naszej Rady i należy tutaj teraz dokonać uzupełnienia bardzo ważnej komisji, bo zgodnie z paragrafem 60 ust. 1 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego ta komisja skarg, wniosków i petycji składa się co najmniej z 5 radnych. Jest to bardzo istotne, no bo jeżeli byśmy mieli 4, no to mógłby ktoś podważyć, że ta komisja nie działa zgodnie z prawem. I tutaj jest opinia komisji, która to opiniowała,
skarg, wniosków, petycji pozytywne, ale to jeszcze ja sam zapytam o potwierdzenie tego i komisję statutową, ale uważam, że obecność pani Elżbiety Żaczek w miejsce wolne po świętej pamięci Elżbiecie Ciesielskiej wypełni reprezentację w okręgu wyborczym numer 3 w gminie Andrespol. Ja tylko zapytam, czy radna Elżbieta Żaczek wyraża zgodę być członkiem komisji skarg, wniosków i petycji. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. To teraz zapytam komisję właśnie, której przewodniczy Mateusz Jaszkiewicz. Jaka jest opinia komisji odnośnie projektu tej uchwały? Mateusz Jaszkiewicz. Opinia jest rzeczywiście pozytywna. Dziękuję. I witamy panią serdecznie. Dziękuję. I komisja statutowo-regulaminowa, przewodniczący Mateusz Karwowski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Czy są zapytania ze strony Wysokiej Rady do projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Jeśli nie ma, to ja sobie pozwolę odczytać całą tę uchwałę, które dotyczą zmian w komisjach. Będę czytał, musimy troszeczkę się uzbroić cierpliwość całe, bo taki jest wymóg tego. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 16 literka a ust. 1 i 2 ustawy 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz w związku z paragrafem 60 ust. 1 i paragrafem 67 ust. 1 punkt 6, paragraf 67 ust. 2 i 3 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/630/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołanej uchwałą nr 2/10/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Podpunkt pierwszy. Stwierdza się ustanie członkostwa pani Elżbiety Ciesielskiej w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w związku z wygaśnięciem mandatu radnej. Podpunkt drugi. Powołuje się na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Elżbietę Żaczek. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Chyba jeszcze ktoś nie wziął udziału w głosowaniu. Proszę. A pan Sylwek jeszcze nie wziął udziału. No może ma jakieś na linii, może są na łączach jakieś zawirowania. W związku z tym może zakończmy, tak. Wynik, proszę państwa, głosowanie w sprawie zmian w składzie Komisji Wniosków i Petycji, Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za opowiedziało się 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, jedna radna się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i pani Ela została członkiem tej komisji. Gratuluję. Gratulujemy. Proszę państwa, punkt następny obrad dzisiejszej sesji to jest druk numer 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej. Proszę państwa, tutaj także w składzie tej Komisji Polityki Społecznej swego czasu była Elżbieta Ciesielska. W związku z tym właściwym i naturalnym jest to, aby to miejsce po właśnie Elżbiecie zajęła pani Ela Żaczek. Jest to bardzo wskazane. W związku z powyższym tutaj apeluję do Wysokiej Rady, żeby podtrzymać to i wyrazić zgodę. I mamy jeszcze tutaj, proszę państwa, paragraf 5, podpunkt 3. Także chciałbym się zwrócić do Komisji
polityki, bo już o to pytałem, ale do Rady Powiatu, aby zaakceptować panią radną Edytę Wabszko na przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej. Uzasadnienie na komisji przedstawiłem. Ja po prostu uważam, że radna Edyta jest osobą wyjątkową. Jest osobą, która dała się poznać w poprzedniej kadencji Rady i teraz, będąc członkiem tej bardzo ważnej komisji, jako osoba bardzo kompetentna, która czuła te sprawy, zadawała takie bardzo ważne pytania. Chyba merytorycznie to jest osoba, która jest przygotowana bardzo dobrze do takiej komisji, bo każdy z nas ma różny stopień przygotowania do różnych komisji, ale ona bardzo dobrze się tutaj odnajdowała, ma serce do pracy w takiej komisji. I dodam jeszcze, a świadczy też o tym, proszę Państwa, kapitalny wynik wyborczy, który w wyborach w 2018 roku do Rady Powiatu uzyskała, myślę, przez dobry, bardzo dobry kontakt z mieszkańcami. I tutaj chciałbym właśnie zaapelować, aby te dwa miejsca były tak wypełnione, żeby członkiem została Elżbieta Żaczek, a przewodniczącą Edyta Wabszko. I w związku z tym, zanim jeszcze opinię komisji, zapytam, czy radna Elżbieta Żaczek wyraża być członkiem Komisji Polityki Społecznej. Tak, dziękuję bardzo za tę propozycję. Z racji tego, że jestem również, działam w Związku Dużych Rodzin 3+, tak czuję, że to też jest komisja, gdzie będę się mogła najlepiej czuć w tych tematach. Także wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz bym zapytał radną Edytę Wabszko, czy wyraża zgodę być przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej. Edyto, prosimy o odpowiedź. Tak, tak, wyrażam zgodę i bardzo dziękuję za te słowa uznania. Faktycznie jest to komisja, która jest bliska mojemu sercu, a działania społeczne to jest coś, co lubię robić. Także bardzo dziękuję i wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze opinia komisji. Tutaj opiniowały tą komisję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. To już trochę znamy, ale bardzo proszę ujawnić to. Przewodniczący Mateusz Jaśkiewicz. A statuwo też, ale to te dwie. O, przepraszam. A przepraszam, przepraszam. Ale słyszymy cię? Nie, nie, Mateusz, ja tutaj tak, zakręciłem się, bo tu ktoś do mnie dzwoni i mnie rozprasza. Zaraz ten telefon schowam. Przepraszam. Nie, wyrzucić to chyba nie. Tak, przepraszam, jesteśmy w punkcie 8. Polityki społecznej, no to już tutaj Edyta Wabszko. No, jako tak. Opinia tak, komisji, Edytko, bo był jako członek jeszcze byłaś wtedy. Jesteś, tak, jeszcze na to chwilę. Tak, tak. Dobrze. Pozytywna. Dziękuję. Komisja Skarg Statutowo-Regulaminowa. Mateusz Karwowski. Pozytywna. Dziękuję. Czy są ze strony Państwa radnych zapytania do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma, to ja sobie pozwolę odczytać. Jest to druk numer 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej. Na podstawie artykułu 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i w związku z artykułem 67 ust. 1 punkt 2 oraz artykułem oraz paragrafem 67 ust. 2 i 3 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/630/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Tak, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołanej uchwałą nr 2/13/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Punkt pierwszy. Stwierdza się ustanie członkostwa pani Elżbiety Ciesielskiej w Komisji Polityki Społecznej w związku z wygaśnięciem mandatu radnej. Paragraf drugi. Powołuje się na członka Komisji Polityki Społecznej Elżbietę Żaczek. Podpunkt trzeci. Powołuje się na przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Edytę Wabszko. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania.
po tym szumie, bo mam sesję, to się stało. No dobra, ale to olej i wodę, na razie, olej i wodę, na razie. Na razie. Przepraszam. Wynik głosowania już nam się wyświetla. Wyświetlił, tak. Za podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego głosowało 16 radnych. Przeciwnych głosów nie było. Jedna radna się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Gratuluję Pani Elżbiecie i Edycie objęcie tych funkcji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Mamy także tutaj, który brzmi w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Proszę Państwa, ta komisja jest też bardzo ważną komisją i myślę, że Wysoka Rada tutaj bez problemu zaaprobuje, aby ten mandat po świętej pamięci Elżbiecie Ciesielskiej objęła Elżbieta Żaczek, gdyż no, reprezentacja Antrespola powinna w tym miejscu być widoczna i bardzo apeluję o to, żeby zaakceptować, tak jak zaakceptowała komisja, tutaj obecność tej komisji radnej Elżbiety Żaczek. Tak, opiniowała to Komisja Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, przewodnicząca Zosia Sójka i opinia komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. I statutowo-regulaminowa przewodniczący Mateusz Karwowski. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa radnych są zapytania do projektu tej uchwały? Proszę. A zgoda jeszcze, tak. Czy Pani Elżbieta wyraża zgodę? Przepraszam, dziękuję Pani Sekretarz. Tak, dziękuję bardzo. Tak, mając na względzie pozytywne opinie i wyrażenie zgody, co jest najbardziej ważne, dziękuję. Czy są zapytania ze strony Państwa radnych do projektu tej uchwały? Proszę. Nie słyszę, nie widzę. W związku z powyższym pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Na podstawie artykułu 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w związku z paragrafem 67 ust. 1 punkt 1 oraz paragrafu 67 ust. 2 i 3 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/630/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego powołanej uchwałą nr 3/28/2018 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Punkt pierwszy. Stwierdza się ustanie członkostwa Pani Elżbiety Ciesielskiej w Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa w związku z wygaśnięciem mandatu radnej. Paragraf 2. Powołuje się na członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Elżbietę Żaczek. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Wynik głosowania jest następujący. Za opowiedziało się 17 radnych, głosów przeciwnych nie było. Jedna rada się wstrzymała. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę podjęła. Dziękuję i gratuluję Pani Elżbiecie. Dziękujemy. I życzymy sukcesów w komisjach. Życzymy. Punkt obrad następny, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/274/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą warsztat terapii zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność warsztatu terapii zajęciowej w roku 2021. Tutaj na komisji omówiła nam to Pani
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Urszula Uszniak. To jeżeli potrzeba taką, to bardzo proszę. Czy ze strony państwa radnych jest taka sugestia, aby pani jeszcze dyrektor to nam omówiła? Proszę. A może jakieś pytania się nasunęły? Pójdźmy w tym kierunku. Może jakieś pytania się nasunęły? Myślę, że na komisji, w której prawie wszyscy radni brali udział, zostało to omówione bardzo szczegółowo, tak jak zawsze to pani czyni. A ponawiam pytanie, czy są zapytania do projektu tej uchwały? Opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa, pani przewodnicząca. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo, opinia pozytywna. I nie ma zapytań, w związku z tym pozwolę sobie odczytać projekt. Proszę. A też jeszcze. I polityki społecznej, opinia. To dobrze, przepraszam, dziękuję bardzo. Czy przewodnicząca mogłaby nam powiedzieć, Edytko, jaka opinia jest Komisji Polityki Społecznej? Proszę. To jest opinia. Pozytywna. Pozytywna opinia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję. Jakoś sobie nie zanotowałem, że także i ta komisja. Dziękuję bardzo. Dobrze, to jest tak. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29 na 274 na 21 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą warsztat terapii zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność warsztatu terapii zajęciowej w roku 2021. Na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 5 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w związku z artykułem 35 literka a ust. 1 punkt 8 artykuł 68 literka ust. 1 punkt 1 podpunkt b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwala się, co następuje. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie trwa. O, już mamy, tak? Czy jeszcze kogoś brakuje? Dobrze, jeszcze poczekamy chwilę. Dobrze, to zakończmy, bo może gdzieś jakieś problemy techniczne na linii są. Wynik głosowania jest następujący. Uprawnionych do głosowania było 18, głosowało 17. Wszyscy byli za. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie za jednomyślność. Punkt następny, obrad sesji, druk numer 5, projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej w Koluszkach za rok 2020. Bardzo proszę, czy są tutaj zapytania do tego projektu uchwały? Czy są zapytania? Materiał przygotowany jest bardzo dobrze. Ten załącznik omawia wszystkie sprawy z tym związane. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to bardzo proszę. Opiniowała to komisja, żeby tutaj komisja też gospodarki, budżetu, tak, i bezpieczeństwa. Zosiu, proszę. Opinia komisji pozytywna. I polityki społecznej, tak? Dobrze. Bardzo proszę przewodniczącą o opinię. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania, szanowni państwo? Nie słyszę, nie widzę. W związku z tym pozwolę sobie przejść do odczytania. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie oceny działalności warsztatu terapii zajęciowej w Koluszkach za rok 2020. Na podstawie artykułu 12 punkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w związku z
paragrafem 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej uchwala się, co następuje. Może odczytam to pierwsze. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności warsztatu terapii zajęciowej w Koluszkach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Ocenia się pozytywnie działalność warsztatu terapii zajęciowej w Koluszkach prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem. Paragraf drugi. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie trwa. No może zakończmy, bo może tak jest na linii są. No, uprawnionych do głosowania było 18 radnych głosów za 16. Ani przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Najprawdopodobniej na łączach jakieś nastąpiły zakłócenia i tak wyszły. Niemniej jednak dziękuję za jednomyślność. 16 radnych opowiedziało się za, 16 głosujących. Dziękuję. Punkt obrad następny jest to, tak, 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024. Tu mamy z autopoprawką, ale chyba pani skarbnik już trochę omówiła na komisji, tak? Ale bardzo proszę o zabranie głosu, chociaż przybliżyć, jakby pani Basia mogła. Kilka słów. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego proponuje się dokonać zmian w budżecie roku 2021 i zmiany związane są z projektowanymi na dzień dzisiejszy jako inicjatywy uchwałodawcze Zarządu Powiatu uchwał w sprawie zmiany budżetu w budżecie i jeszcze raz zmian dzisiejszym zgłoszonym. Oprócz tego wprowadzone są zmiany, które w trakcie między sesjami miały miejsce, a to dotyczy zmian dotacji celowych, które są wprowadzane uchwałami zarządu i tutaj wprowadzane po stronie dochodów i wydatków, tak jak to zgodnie z celem, jeśli chodzi o budżet roku 2021 w wieloletniej prognozie finansowej, bo tego zarząd nie robi. Nie wiem, czy wystarczy, to jeżeli będą pytania. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Czy są zapytania do projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Jak się pytania nasuną? Opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. Przewodnicząca Zosia Prowiec. Opinia komisji pozytywna. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy się nasunęły zapytania ze strony państwa radnych? Nie ma. Myślę, że to wszystko jest jasne. Dobrze było mówione na posiedzeniu komisji. W związku z powyższym, proszę Państwa, pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021-2024. Na podstawie artykułu 12 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego uchwala się, co następuje. Przystępujemy do głosowania. Uprawniony do głosowania
tego projektu uchwały było 18 radnych, głosowało 17, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie było. Dziękuję bardzo za jednomyślność. Uchwała została podjęta. Druk numer 7. Mamy następny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2021 rok. Bardzo proszę, panie Basiu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w przedstawionym projekcie uchwały Rady Powiatu proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 171 977,60 zł. Natomiast zwiększenie planu wydatków proponuje się o kwotę 559 977,60 zł. Różnica 388 tysięcy złotych pochodzić będzie ze zwiększonego planu przychodów i dotyczy to zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Koluszki pod nazwą rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ulicy Kościuszki 16. Kwota 388 tysięcy złotych pochodzi z niewykorzystanych środków w roku 2020 na realizację tego zadania. Zadanie rozpisane było na 2 lata, na rok 2020 i 2021. I to przesunięcie następuje teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są ze strony Wysokiej Rady zapytania do projektu uchwały? Proszę bardzo. Opinia Komisji Budżetu Gospodarki i Bezpieczeństwa. Proszę. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję bardzo, Przewodniczący. Opinia pozytywna. Jeszcze raz ponawiam pytanie. Czy są jakieś niejasności? Bardzo proszę. Nie ma żadnych, to proszę Państwa, pozwolę sobie odczytać. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 oraz artykułu 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr 7/264/2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok uchwala się, co następuje. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, za tą uchwałą głosowało 17 radnych, przeciwnych głosów wstrzymujących nie było. Jedna osoba prawdopodobnie ma trudności z połączeniem. No tak się tak zdarza, ale siada nieraz ta rzecz, może dużo uczestników jest w innych jeszcze sprawach. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę podjęła jednogłośnie. Dziękuję bardzo za jednomyślność. Następny punkt obrad sesji, druk numer 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. Bardzo proszę, panią Basię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w budżecie przedstawione w tymże projekcie uchwały Rady Powiatu dotyczą przeniesienia środków jako źródło finansowania Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota 351 493,28 zł. Z zadania inwestycyjnego przebudowa pawilonu administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej etap drugi, na zadanie inwestycyjne budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923 ulicy Górnej i Dolnej w Bukowcu. I kolejna zmiana dotyczy działu 855 rodzina, przesunięcie między dwoma rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między placówkami opiekuńczo-wychowawczymi kwota 32 tysiące złotych dotacji z powiatu dla powiatu pabianickiego do rozdziału 855-08 rodziny zastępcze, również dzieci pochodzące z powiatu łódzkiego wschodniego umieszczone w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu pabianickiego kwota 32 tysiące złotych. Wszystkie zmiany zaproponowane w tymże projekcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ze strony Wysokiej Rady są zapytania do projektu tej uchwały? Proszę.
Ona została też omówiona na posiedzeniu komisji, niemniej jednak może się nasunęły jakieś wątpliwości. Proszę o opinię komisji. Zosiu. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma zapytań, to ja sobie pozwolę odczytać. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 oraz artykułu 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, uchwały numer 27 na 264 na 2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchylenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok uchwala się, co następuje. Przystępujemy do głosowania. Wynik głosowania jest następujący. Uprawnionych 18, głosowało 17, głosów przeciwnych, wstrzymujących nie było. Dziękuję bardzo za jednomyślność. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok, druk nr 9. To jest projekt uchwały, który Wysoka Rada wyraziła zgodę, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę Pana Skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przedstawiany projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczy zadania inwestycyjnego budowa windy zewnętrznej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Koluszkach. Zadanie to było planowane do realizacji na rok 2020 i 2021. W budżecie roku 2020 mieliśmy zaplanowane nakłady w wysokości 70 tysięcy złotych. Pozostało ze zrealizowanych niewykorzystanych środków w wysokości 31 438 zł i teraz przenosimy je na rok 2021 z wolnych środków nadwyżki z lat ubiegłych w tej samej wysokości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę może o opinię, zapytam Komisję Budżetu. Bardzo proszę. Opinia Komisji Budżetu pozytywna. Dziękuję Przewodniczącej. Czy ze strony Państwa Radnych są zapytania, bo to jest nowy projekt uchwały, może są wątpliwości? Proszę bardzo. Pani Basia nam tutaj te wątpliwości na pewno rozwieje. Proszę bardzo. Czy są zapytania? W planowanych nakładach na to zadanie inwestycyjne mamy środki PFRON-owskie w wysokości 135 724 zł i 7 groszy. Dziękuję. Zapytań nie ma, pozwolę sobie odczytać. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 oraz artykułu 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr 27 na 264 na 2021 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok uchwala się, co następuje. Przystępujemy do głosowania. Za tą uchwałą także opowiedzieli się wszyscy głosujący, 17 za, głosów przeciwnych wstrzymujących nie było, a uprawnionych było 18. Prawdopodobnie jedna osoba znów nie ma z nami połączenia, no przykro. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie. I mamy jeszcze jeden projekt uchwały, proszę Państwa, o który Wysoka Rada wyraziła zgodę rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej 31 sesji. W sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo wojewody łódzkiego. Szanowni Państwo, no tutaj nastąpiła taka sytuacja. Pani inspektor
Pani Dorota, przy w tych wolnych naszych tutaj sprawach różnych, to wprowadziła materiał, szczególnie ten materiał tam w końcówce, to są pisma, które mówią właśnie, jaka jest przyczyna podjęcia, wprowadzenia pod porządek obrad dzisiejszej sesji takiego projektu uchwały. Proszę Państwa, mieszkanka właśnie Andrespola, konkretnie Bedonia, no napisała i prosiła o pomoc, ale w związku z tym, że swego czasu my podejmowaliśmy dwie skargi skierowane tej pani tutaj, że po prostu są pewne rzeczy niewykonywane przez starostwo właściwie. I niemniej jednak te sprawy nie zyskały akceptacji. Rada te dwie skargi oddaliła. Ja tak upatruję w tym, że prawdopodobnie z automatu pani dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uznała to za skargę. No i nie sposób się z tym, proszę Państwa, tak zgodzić, no bo z treści pisma musi wynikać, że to jest skarga. Ale no może pospieszyli się. Natomiast tutaj pan starosta odpowiedział do pana wojewody w takich szczegółach merytorycznych o tej sprawie. Do chwili obecnej no mnie to nie przyszło pismo, no wiadomo, że tam dużo spraw pan wojewoda ma, nie było żadnej odpowiedzi. Natomiast nas tutaj jako radę naglił czas odpowiedzi na to pismo i w związku z tym tutaj po konsultacji ze służbami prawnymi, z panem mecenasem został taki projekt uchwały przygotowany, żeby ten temat na tym etapie zakończyć. Czy są zapytania ze strony radnych? To postaram się jeszcze coś dopowiedzieć, bo może mi coś umknęło. Proszę. No bo nie było innego wyjścia. Myślę, że takie właściwe działanie jest. No ale to akceptacja teraz przy podjęciu uchwały zależy od Wysokiej Rady. Opiniowała to komisja o skarg, wniosków i petycji, tak? Bardzo proszę, pan Mateusz Jaśkiewicz, przewodniczący. Komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania jeszcze ze strony Wysokiej Rady? Jeśli nie ma, to pozwolę sobie odczytać. Projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo wojewody łódzkiego. Na podstawie artykułu 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z pismem wojewody łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku udziela się odpowiedzi o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Myślę, że zakończymy. Tak, pani inspektor. Szanowni Państwo, uprawnionych do głosowania 18 radnych za, 17 przeciwnych, wstrzymujących nie było. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie za jednomyślność. Przechodzimy do punktu następnego. Wnioski, oświadczenia radnych, sprawy różne. Tutaj było bardzo dużo takich pism. Myślę, że każdy z radnych się z nich zapoznał. Jest to właśnie bardzo dobry element, że możemy to, mamy na to czas i pani inspektor, kiedy to wprowadzi, to możemy się zapoznać. No, tam jest kilka pism, no, istotnych, jak uważam. Czy są odnośnie tych pism jakieś zapytania ze strony szanownych radnych? Bardzo proszę. Może ktoś z radnych chciał zabrać głos? Jesteśmy w punkcie oświadczenia, wnioski, oświadczenia radnych i sprawy różne. Proszę. Bardzo proszę, wicestarosta Ewa Gładysz. Szanowni Państwo, ja chciałam z Państwem podzielić się taką oto informacją, sądzę ważną dla nas, że Sejmik Województwa Łódzkiego podjął w dniu 6 maja bieżącego roku
uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu, myślę dobrze Państwu znanego, Infrastruktura Sportowa Plus. Chciałam przypomnieć, że Powiat Łódzki Wschodni już po raz czwarty w tym roku składał taki wniosek. Dotyczy, nazwa zadania to modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszce. No i przykro mi bardzo, że już po raz czwarty powiat nie został uwzględniony na liście jednostek samorządu terytorialnego i takiego dofinansowania niestety nam nie udzielono, mimo że wniosek nasz został złożony prawidłowo i nie został oceniony negatywnie pod względem formalnym. I przypomnę tylko, że zarząd powiatu uznał przeprowadzenie modernizacji tegoż boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Kołuszkach za ważną dla nas inwestycję, z tego otóż względu, że miała ona służyć nie tylko uczniom zespołu szkół, ale także niepełnosprawnym uczniom specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, który mieści się, jak Państwo wiecie, obok, oraz mieszkańcom miasta i gminy Koluszki. Obecnie boisko to jest bardzo wyeksploatowane i niewątpliwie wymaga gruntownej modernizacji. Zresztą myślę, że radni nasi już zdążyli się o tym doskonale przekonać. Biorąc ten fakt pod uwagę, że wiele jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gminnych, jak i powiatowych, otrzymuje od kilku lat, dokładnie co roku, pomoc finansową z tego budżetu województwa łódzkiego, w każdym z ogłoszonych naborów, na argumentowanie nieprzyznania dotacji z powodu braku środków finansowych, akurat w przypadku powiatu łódzkiego wschodniego, no powiem delikatnie, że jest w naszej ocenie niedostateczne i jest dla nas krzywdzące. W związku z tym skierowaliśmy do pani Iwony Kopeckiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego, pismo, gdzie zwracamy się z prośbą do pani przewodniczącej o uzasadnienie właśnie tegoż podjęcia decyzji o nieprzyznaniu przez Sejmik kolejny raz, dokładnie czwarty, tej pomocy finansowej. W naszym budżecie, jak Państwo radni pamiętają, mamy środki zapewnione. Te środki ponad 200 tysięcy, czyli jest to ta wartość kosztorysowa, a występowaliśmy o 100 tysięcy dofinansowania. I najprawdopodobniej w tym roku będziemy realizować to zadanie, bo już nie będziemy po raz piąty na to samo zadanie składać tego wniosku. No przykre to, co mówię, ale zapewniam, że prawdziwe niestety. To dziękuję bardzo z mojej strony. A jeszcze, panie przewodniczący, chciałabym się odnieść do szczepień na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Pan kierownik naszego referatu zarządzania kryzysowego co tydzień sporządza taką ilość osób zaszczepionych. I interesuje nas również porównanie tygodnia do tygodnia poprzedniego, tak? Powiem, że w ostatnim tygodniu 430 osób, 438 dziennie dokładnie było szczepionych. Jak wyliczyły służby wojewody, za optymalną uznaje się liczbę 670 osób szczepionych powinno być w naszym powiecie codziennie. Wszystkie punkty, które zgłosiły się do szczepień, szczepią. Niemniej jednak te dwa powszechne, które były wskazane tutaj przez pana starostę, przez zarząd, niestety jeszcze nie uzyskały zgody na otwarcie tych punktów. Powiem tylko, że najwięcej osób codziennie szczepi się w gabinecie medycyny rodzinnej w Tuszynie. Natomiast najmniej, tam jest 100 osób dziennie szczepionych, czyli jak na powiat łódzki wschodni, to dużo. Natomiast najmniej 15, przepraszam, w Medar Pro Andres Pol, ulica Rokicińska. Pozostałe ilości to 30, 35, 60. Mówię o ilości osób szczepionych dziennie. Są takie tygodnie, gdzie mamy do 600 osób szczepionych, ale mimo wszystko jest to liczba niezadowalająca. Także ja ze swej strony, a także w imieniu pana starosty, chciałabym przekazać taki apel do państwa, do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, aby rzeczywiście zwrócić uwagę i po prostu szczepić się, tak? I to hasło szczepimy się, żeby dla nas wszystkich było jak najbardziej
aktualne, no ja powiem o sobie, że jestem najlepszym tego przykładem, ponieważ jak Państwo wiecie, no bardzo ciężko przeszłam COVID-a. Miałam tę nieprzyjemność bycia w dwóch szpitalach. Jestem obecnie po dwóch szczepionkach, także żyję. Z tego się bardzo cieszę i zachęcam Państwa do tego, żeby się szczepić, ponieważ myślę, że tym bardziej Państwo radni powinni wprowadzać taki klimat na naszym powiecie, ponieważ nie żyjemy tylko dla siebie, ale żyjemy również przede wszystkim dla innych. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypominam, jesteśmy w punkcie. Mirek, chcesz zabrać głos, tak? Proszę, Mirku, proszę. Chciałbym pogratulować pani Eli, zwłaszcza w takim dniu samorządowca. To jest takie znaczące. I wszystkim też radnym święto samorządowca. Pani Edycie też, objęcia przewodniczącej. I chciałbym też zapytać, kto jest zastępcą tej komisji polityki. Kto będzie, bo to na komisji powinno być jutro ewentualnie rozstrzygnięte, a tu w tej programie tej komisji nie ma jakby tego punktu. Dzięki. To przewodnicząca może rozszerzyć porządek i wybrać. Komisja sama, Mirku. Oczywiście. Ja tutaj dziękuję też bardzo wszystkim radnym za zaakceptowanie tego, za akceptację takiego właśnie rozwiązania tej sprawy, bo niewłaściwym byłoby, gdybyśmy w to miejsce kogoś tam innego szukali. To są też ważne rzeczy, bo tutaj nowa osoba będzie miała troszkę takie z początku trudności, ale ja uważam, że jest zdolna, że wytrzyma te wszystkie trudne chwile i poradzi sobie. Pomoc na pewno tutaj od pani inspektor czy ode mnie będzie. Także panie Elu, będzie wszystko ok, bo to są trzy komisje, nie każdy radny jest w trzech. Ja jestem tylko w jednej, migałem się. No. Dziękuję bardzo jeszcze raz. A czy ja mogę na temat drogi porozmawiać teraz? Tak, oczywiście. Tak. Proszę Państwa, jest, tak jak mówiłam, jestem mieszkanką Andrespola i tam jest taki problem, że mamy na ulicy Tuszyńskiej, prowadzącej od Anderspola do Woli Rakowej, bardzo dużo ograniczników prędkości. Ja oczywiście rozumiem, że tam jest duże zagrożenie, duży ruch i no, trzeba to ograniczenie prędkości wprowadzić. Natomiast bardzo bym prosiła o rozważenie zamiany tych tak zwanych garbów na może okresową kontrolę przy pomocy fotoradaru. Myślę, że to byłoby o wiele bardziej skuteczne, a jednocześnie bezpieczne dla kierowców, ponieważ w ten sposób jadąc na tym odcinku 6 km od Andrespola do Woli Rakowej bodajże 4 razy wjeżdżamy na garby. Tak, jest to no bardzo uciążliwe, bardzo wielu mieszkańców na to narzeka i bardzo bym prosiła o pomyślenie o tym rozwiązaniu, czy moglibyśmy coś z tym zrobić. I jeszcze jest jedna rzecz. Jest tam przy szkole podstawowej w Wiśniowej Górze są światła, które oczywiście też są potrzebne, ale gdybyśmy pomyśleli o tym, żeby je tak zaprogramować, że po godzinie na przykład 17 one mają o wiele większą przepustowość dla ulicy Tuszyńskiej, bo tam generalnie już przechodzących dzieci i rodziców po prostu nie ma, a te światła blokują ruch skutecznie. Także bardzo proszę o pomyślenie i pomoc tutaj. Bardzo proszę. Akurat tak się składa, pani Elu, że to był wniosek pani Eli Ciesielskiej na te garby i również mieszkańców gminy. Powiem pani szczerze, że my jako zarząd w jeszcze poprzedniej kadencji byliśmy tak trochę sceptycznie do tego ustawieni, bo zdajemy sobie sprawę, że no nie podoba się to kierowcom oczywiście, bo pieszym jak najbardziej. I w pierwszej wersji te garby były jeszcze one naprzemienne, gdzie kierowcy unikali i omijali, wjeżdżali na chodnik, tak? Teraz jak sama pani widzi, chodniki są również zabezpieczone, także nie ma takiej możliwości, no ale no niestety stało się, tak? I jeszcze były wnioski o dalsze. Ja, to także znaczy, my tak, żeśmy ja... o kolejne garby, my żeśmy po prostu wyrazili swoją opinię negatywną w tej sprawie. Ja rozumiem, nawet nie wiedziałam, że to był wniosek Eli Ciesielskiej, natomiast często jest tak, że coś robimy oczywiście w bardzo dobrej wierze, a potem po jakimś czasie okazuje się, że to jest na tyle dla mieszkańców, że może warto pomyśleć nad po prostu zmianą tego. Ja wiem, że
Ja wiem, że tutaj, gdzie są fotoradary, tam po prostu jedna osoba raz zapłaci mandat i potem już na zawsze pamięta, że tam trzeba tę prędkość odpowiednio zmniejszyć. Sama tak mam i chyba wszyscy kierowcy tak mają, że po prostu jak już wiedzą, że tam na stałe jest fotoradar, tam zawsze jadą z odpowiednią prędkością, bo szkoda pieniędzy i to jest bardzo skuteczne. Ja nie neguję, może na tamten czas oczywiście to było dobre rozwiązanie, bo zabezpieczało, bo tam było dużo wypadków i to takich niebezpiecznych rzeczywiście i łącznie ze śmiercią przy Domu Kultury. Natomiast może dobrze by było przemyśleć po prostu zmianę. Ja no tak bym prosiła. Myślę, że w najbliższym czasie pan naczelnik Zbigniew Burzyński rozważy tą możliwość, co można tam dokonać. Zobaczymy. Czy są jeszcze zapytania? Jesteśmy w punkcie zapytania, wolne wnioski. Proszę bardzo. Czy... Tadeusz Walas. Proszę? Tadeuszu, proszę cię. W sprawach różnych. Tak. No jestem zadowolony, że wreszcie ruszyła inwestycja z zeszłego roku. Budowa odcinka chodnika na ulicy Wolborskiej, drodze powiatowej w Kruszowie. Po mojej interwencji, co prawda, naczelnika Burzyńskiego i członka zarządu, bo firma przywiozła materiały budowlane, ale wszyscy byli bezsilni, żeby się pojawiła na budowie, bo jej nie było ponad 2 tygodnie. No ale przyjechali, robią. Będę zainteresowany terminem zakończenia tej i rozliczenia tej inwestycji, bo obserwuję tą inwestycję codziennie. A jutro, czy dziś, to wybiorę się z miarą. Mam zapytanie do naczelnika Burzyńskiego i członków zarządu. Czym państwo się kierowaliście? Bo chodnik na tej ulicy na ponad kilometrze jest o szerokości 2 metry i przekonany byłem, że takiej samej szerokości będzie ten kawałek chodnika do drogi krajowej numer 1, gdzie w ogóle nie było. To był kłopotliwy odcinek, bo wymaga uzbrojenia terenu w postaci odprowadzenia wody kanałem podziemnym, czyli rury muszą być ułożone. I miejscami ten chodnik w jednym odcinku jest około 1,5 metra, ale ten dłuższy odcinek to nawet nie ma 1,5 metra i dzisiaj go zmierzę. Czym państwo się kierowaliście, że taki wąski chodnik, gdzie już podbudowa była, to tylko poszerzenie nawierzchni kostki o te 30 czy 50 centymetrów podobnej szerokości, jak istnieje chodnik na tej ulicy. I byłem przekonany, że takiej szerokości będzie chodnik, bo by to ładnie współgrało z przejściem dalej. Nie, zrobiona jest ścieżka. Ścieżka wąska, nie chodnik. Dalej mam pytanie, chciałbym uzyskać odpowiedź. Czy jest takiej szerokości chodnik, gdzieś państwo budowaliście, zatwierdzaliście specyfikację projektową w innych gminach? Czy w Tuszynie, czy w Żgowie, czy w Brójcach, czy w Bukowcu słyszałem dzisiaj 2 chodniki. Jakie tam są chodniki szerokości? Przecież to jest bardzo śmieszne, jak to będzie wyglądało. I jeszcze jedna sprawa związana z bezpieczeństwem na tej ulicy. Prosiłbym o kontrolę funkcjonariuszy ruchu drogowego nieoznakowane bądź oznakowane. Na tej ulicy są wyścigi. W związku z budową tam Eski chyba w kierunku Tomaszowa, to jest największe nasilenie ruchu drogowego na tej ulicy, na drodze powiatowej w gminie Tuszyn. A nie wiem, czy nie, bo wszyscy jadą tu. To jest, no wyścigi po prostu robią sobie. I tam jest przy parku tego dworku fundament jednej latarni strącony. Chciałbym, żeby ta latarnia była odbudowana. I no, tak myślę, że będzie odbudowana, bo to na etapie projektowania trzeba założyć albo teraz się zastanowić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, wicestarosta, tak? Ja chciałabym zabrać głos, a mianowicie jest tutaj z nami zastępca wydziału pana, czyli pan Krzysztof Pieczko, ponieważ dzisiaj pan naczelnik Burzyński przebywa aktualnie na urlopie. Także ja może poproszę pana Krzysztofa i ewentualnie w tych punktach, które jest w stanie dzisiaj od razu odpowiedzieć panu Tadeuszowi, to bardzo proszę, panie Krzysztofie. A jeżeli nie będzie możliwości odpowiedzi na teraz, to udzielimy tej odpowiedzi w najbliższy poniedziałek. Tak, dzień dobry panu, witam państwa. Co do realizacji zamówienia budowy chodnika w Kruszowie, mogę powiedzieć,
odbywa się ona na podstawie umowy zawartej z wykonawcą, która została podpisana na podstawie postępowania przetargowego o udzieleniu zamówienia publicznego. Na tą chwilę nie mamy, znaczy termin wykonania prac przewidziany jest do 30 maja, z tego co kojarzę. Na chwilę obecną nie mamy zawiadomienia wykonawcy o wcześniejszym zakończeniu robót, które cały czas trwają, z tego co mi wiadomo. Jeżeli chodzi o szerokość chodnika, panie radny, myślę, że naczelnik Burzyński, którego zastępuję, sprawniej, szerzej to wyjaśni, ale mogę tylko wskazać prawdopodobieństwo, z którego mogło nastąpić takie, a nie inne rozwiązanie. Myślę, że wynika to z szerokości pasa drogowego, które nie pozwalało w całości na zaprojektowanie chodnika o szerokości pełnych wymiarów, to jest 2 metrów, przy jednoczesnym zapewnieniu pobocza, czy rowu odwodniającego, czy innej infrastruktury drogowej. Dodam jedynie, że przepisy szczegółowe odnośnie budowy dróg i chodników określone w odpowiednim rozporządzeniu właściwego ministra przewidują przewidują szerokość chodnika 2 metrów z możliwością zwężenia go do 1,25 m, co jest często stosowanym rozwiązaniem projektowym nie tylko w przypadku tej inwestycji, ale również w innych inwestycjach realizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Tak, były takie, jeżeli chodzi o dokładne miejsca, terminy realizacji takich inwestycji, musiałbym, że tak powiem, sprawdzić, się przygotować, ale mogę powiedzieć, że na pewno takie były. To na tym etapie dziękujemy panu. Pan Burzyński, tak jak pani starosta powiedziała, dokładniej to omówi, prawda? A jak plan sesji? Dziękuję bardzo. Termin. Dziękuję bardzo. Z tym, że na terenie tej inwestycji to jest miejsce przy ułożeniu już linii obrzeży zarówno po lewej stronie do jezdni, jak i po prawej stronie za obrzeżem jest miejsce na poszerzenie, na utrzymanie tej szerokości. Prawdopodobnie chodziło tam o względy finansowe czy kosztów, ale tak jak zaznaczyłem, koszty to głównie były uzbrojenia w ziemi, ułożenia tych kanałów odwadniających i studni zbiorczych. Natomiast sama nawierzchnia, ona pozostanie. Zobaczycie państwo, jak przyjedziecie na odbiór. Z lewej strony chodnika trzeba będzie kosić trawę i z prawej strony trzeba będzie kosić trawę, utrzymanie, bo i będzie to niezagospodarowane. A tak to by był chodnik dla pieszych, gdzie zapewniałby swobodne przejście, a nawet przejazd rowerem, bo jest taka możliwość, jeżeli chodnik ma 2 metry. Dziękuję bardzo. Oczekuję szczegółowych informacji. Tak jest, taka informacja szczegółowa będzie w poniedziałek po powrocie. Tak jest, po powrocie pana naczelnika Zbigniewa Burzyńskiego, również po rozmowie z projektantem, który projektował ten chodnik. A jeszcze się odniosę do organizacji ruchu, bo tam Tadeusz poruszyłeś. To tutaj obecny pan Krzysztof Pieczko zajmuje się tutaj bezpośrednio ze strony starostwa projektami organizacji ruchu i zwrócimy na to szybko szczególną uwagę. Także panie Krzysiu, proszę się tym tematem zainteresować. Tak, organizacja ruchu, pan starosta, w trakcie tej inwestycji, bo tam jest, tam momentami nie ma organizacji, oni chyba nie przedstawili albo nie stosują, bo powinien być projekt organizacji ruchu na czas inwestycji. Tam ręcami ktoś wyjdzie, macha, albo w ogóle. Oczywiście, no to obowiązkowo stoją. Musi być projekt. I mam prośbę do pana komendanta powiatowego o przejazd tych patroli ruchu drogowego tą ulicą, bo tam jest bardzo duże nasilenie, zresztą chyba komenda wie o tym, że tam jest duży ruch samochodów. Dziękuję bardzo. Zrobimy szybkie rozeznanie. Tak. Na pewno. Dziękuję. Jaki termin bardzo. Sesji mniej więcej wiemy troszkę, czy tak na razie? To znaczy tak, w konsultacji z panem starostą proponujemy, aby najbliższa sesja odbyła się w dniu 24 czerwca. I będzie to sesja absolutoryjna. Już? Już. Tak, tak. Dobrze, no w porządku. Dobra, tak, w porządku. To jest czwartek, 24 tak. czerwca. No to przygotujmy się. Czy państwu radnym pasuje ten termin? Proszę posprawdzać. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. No, oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania, wolne wnioski? Proszę państwa, oświadczenia, sprawy różne. Jesteśmy w tym punkcie.
Proszę. Halo, halo? Dobrze. Jeszcze mam taką uwagę, jeśli chodzi o drogi, ponieważ nie wiem, jak jest w tej chwili w nowych planach wszystkich, natomiast wiem, jak to wygląda na tych drogach, które już są zrobione. Tutaj, gdzie są projektowane ścieżki rowerowe, bardzo dobrze, że ich jest tak dużo, już że tak dużo powstaje, ale jest bardzo ważne, żeby one nie były z chodników, żeby one nie były z kostki, ponieważ bardzo źle się jeździ po kostce. Więc taka prośba i od mieszkańców, i od miłośników rowerów, żeby tu, gdzie można, żeby jednak te ścieżki rowerowe były po prostu asfaltowe. Rozumiem. Przyjmujemy ten apel pani radnej i myślę, że przy okazji planów na budżecie na przyszły rok, ewentualnie jak będą planowane inwestycje, a tym bardziej na terenie gminy Andrespol, to tutaj jak najbardziej można wtedy wziąć, to jest najlepszy właśnie moment do wzięcia pod uwagę tej propozycji przez panią podanej, zgłoszonej. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania, czy już możemy przechodzić do zakończenia obrad? Proszę. Nie ma, tak? To przechodzimy do punktu 18. Zamykam obrady 31. sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Dziękuję informatykom, dziękuję pani inspektor, dziękuję wszystkim za obecność. Do zobaczenia.